Witam was, z tej strony ja, Zgot. I Halawander, witamy was w świątecznym, tradycyjnym... Jak powiedzieć? Jak to powiedzieć? Serdecznie szanuję. Ratuj mnie. Tak, zgadza się. Oj, zapomniałem, że tu się nie ładuje broni! Czy w zeszłym roku nagraliśmy się w tej gry? Chyba nie. W ogóle nic świątecznego nie nagraliśmy w zeszłym roku. Chyba nie. Nie, coś tam było, no bań. Powiem wam szczerze mówiąc, że serio sam, ale w tej wersji, ten etap jest od lat jest tradycją, że gramy w ten etap w naszym domu. Ty wziąłeś na najwyższy poziom. Wziąłem poważny. Jest to prawda, jeszcze był wyższy, nie? Ale wolałem, żeby nie ryzykować. Żeby to nie była seria naszych zgonów, tylko przyjemna. Nie odpalaj jeszcze Mikołaja, jeszcze nie odpalaj Mikołaja. O! Znamy ten. O mój Boże, zapomniałem o nich! Osobiście wolę te wersje od. Nie gin, nie gin! O, zginąłem. Mikołaj, zginąłem! Nie ma świąt. Coś? Oj, o. Chciałem wam tylko powiedzieć, że jestem Mikołajem, już pokazuję. Jestem. O! F-ka? Uwaga! A, się skacze! Ha, ha! A, beki! To jest jeszcze nowsza wersja, znaczy nie taki remake, nie tyle remake, no nie, remake. To część. U cholera! Silni są. Tam byłeś! I zapominam jak tutaj... Aaaa! Okej. Okej. Aaaa! Padłem. Dzień dobry. Powiedzcie, słyszę lekki tego, jakieś echo czy coś w tym rodzaju, bo gadamy na Skype'ie. Żeby, chciałem, żeby było słychać się zgota. Nie, no ja w sumie nie słyszę żadnego echa, więc jest okej. A Mikołaj trzeba odpalić specjalnie, tak? No dlatego czekałem aż ten. Tu nie można sobie skakać. Jest jeszcze w sumie trzecia część. Taka maksymalnie trzecia część. No bo część po prostu, nie? Seriosa Sam. Serious Sam. Znaczy, taka jest. Jak to powiedziałem już w tego. Znaczy będę dopiero mówił, że tego filmu nie wysłałem. W Doomie trójce. Odpalam, no! Odpalam, tam mi chciał odpalę. Dobra, idź. Odpaliłem. I ten. Mówiłem, że Serious Sam. O, jest zwalił go! Mikołaj. Ale bij go normalnie. Utknął. Tam poważno, no. Wow. Tylko po co nam to teraz? Jak zaraz się skończy. I co chciałem powiedzieć? A, i właśnie, że brakuje, powiedz, nie brakuje w serio sami trójce jakiegoś fajnego etapu, jakiegoś zwariowanego etapu. No jeszcze nie wiesz, jeszcze tego nie wiesz. No nie wygraliśmy całego, ale już jesteśmy pod koniec. Jesteśmy. Siemano Elvis. O, ale serwa. Serious Sam, Adident. Przypomniało ci się. Co? Przypomniało ci się. Mi się przypomniało? O! No i patrz, skończył się. Uważaj, kity! Ja muzykę pogłośnię trochę specjalnie dla tego momentu. Mój Boże, Jerzy, w tym momencie! No trzeba, no świątecznie. Uważaj na bomby. Zmierać wszystko dobrze. Nie, ty nie! Gdzie nie jest dobrym pomysłem używanie na nich. Kurde, ta gra z grafiką trójki to by była masakra to by było. Bo trójka jest w sumie spoko, ale nie jest aż tak zajebista. Nie, o. Ale przyznaj, że remake też nie jest tak zajebisty. To o tym mówiliśmy chyba dwa lata temu. Kiepskie jest w tym remake'u, w tym serii Sam HD, to uważaj. To, że ten, że niestety w... etap, przypuśćmy właśnie ten, który na przykład ulubiony, taki zwariowany. Zmienili go na mniej zwariowany i... Tylko zmienili go w ten sposób, że nie jest już taki... Zwariowany? No tak, no po prostu... Życie. O mój Boże, ale porwałem. Życie i pożycie... Nie! Zacząłem wpisywać jakiś random... Laser! Laserem, no! O nie! Zbytować. A ja nie, jeszcze nie. Gdzieś nie budowałem! Ouu! Jestem. Gracz Jazgot zrobił plusk. Uważaj, teleportujesz się. A nie. Taka chodzi o to, że potem nie była jeszcze mokra plama, nie było to zbierać. Nie mogę się tam odrodzić. Jest lewej! Co? Nie zrobiłem kolej, się chciałem plan. Nieprawda. On tam był jeszcze. Jeszcze ty! To nie ja. O, bo po mnie. Chyba. No się żyjesz. No. Ala. Jest lewej. Ale oni mnie atakują. Au! Nie, absolutnie. Merry fucking Christmas. O mój Boże! Jest niezwykle dobra synchronizacja pomiędzy tym, co mówisz na tym. Na Skype. Okej, kochani, z powrotem się łączymy do Halawandera. Przebaczcie mi za utrudnienia. Koniec.
Jezus Maria! Ojej, muszę znów przeciszyć drzwi. Okej. Dołącz do gry. Ojej, włączyło mi z tym. O rany! Ja myślałem, że za mną... Boże! Myślałem, że za mną jest spoko. Ale ze mną! Mamy granatnik? Mamy chyba. Ale... Au! Dobrze, że są ustawione śmierć. Ała! No musimy, wiesz co zrobić? Wrócić do Raymana Legends. Tak, o, pojawiło mi się z powrotem plecaczek i armor. A Gito na. Ja mam straty płynności czasami, też tak masz? Nie. O Jezu! Dostałem i po prostu... To musi być ta pornografia, którą ściąga. Pam, 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 bum, 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 bum. Drak, to wystarczy? Tak. O, serio, sam HD. La masz! Dlatego trzeba zacząć. O nie! Dobra, tego trzeba pana tutaj zgranatnikować, poradziłbym tutaj. O! Zapomniałem, co to są samo naprowadzające. Jak zginąłeś? No to ta rakieta, czyli rakieta, no kula. Wpadłem na rakietę, leciała sobie rakieta, po prostu w nią wlazłem. A już zginąłeś. No ja zapomniałem, że zginąłem przy wigilijnym stole. O, znaczy... Ale wlazłeś mi takie łóżeczko. O, bałwan, cześć, bałwan. Nie pokazałem się, co powiedziałeś. O, ty draniu! H się skacze, zapomniałem. Nie, nie H, tylko tym. F się skacze. Też tak? O, nie, już... Nie, amunicję karabinu, no. Wszyscy wiedzą, że po angielsku jump. F-jump. Jump, Jerzy, jump. Fjump? Jump. Nie no, F to fjump. Fjump, a tak. Dobra, musimy zniszczyć te... Co to jest? Powiem jakąś dźwignię. Co ja uruchomiłem? Sekretnego Mikołaja? Znowu? Następnie? Gdzie on jest? Nie wiem. Gdzie z tobą, jest z tobą! Wiesz, cwaniaka. Co on robi? Ucieka nam. I patrz, jak on biegnie w slow-mo. Takie umieśnienie? Bo on leciał jeszcze ratować święta, ale zobaczył to wszystko. O, pierdolę! Zobaczyć swojego złego brata bliźniaka, nie? O, co mnie zabiło? Ach, bo on ciągle walał w nas te wieżyczki. No! Dziękuję za amunicję. I on chyba najlepiej siódemeczką, nie? Już zabiłem. No nie, jeszcze jest on dwa. To nie! Plecy, Jerzy! Mówię ci, że... Shit. Mam zero? Nie mam zero, kurczę, no. Kto korzysta z tych armat? Ja żyję! Jasiek, ja tutaj... Nie jestem w lepszej sytuacji niż... O, Jesus Christ! Mieliśmy poziom trudności! Nie chciałem! On jest... Zgwałcił. Co on robi? Patrz, jak on się porusza! W penisa go, patrz! Poczekaj, co on robi? Jak się... On chce mnie zgwałcić! Nie mogę już! Oła, ja nie mogę podejść do niego! Nie mogę siedzieć! Nie mogę nic zrobić! O Boże! Ja rozumiem. Nie! Aha, ja nie widzę go nawet. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Zginął? Nie! Jest! Spali! Zostaw! Nie! Ojdzie do mnie. Trzeba go laserem. Nie! Jest, już zaraz zginie. Au! Jest! Uważaj na te! Okej, ostatnia arma to padła. Puh! To mi dostarczyło świątecznego nastroju.
Ty, zostawiliśmy kogoś z tyłu. A Mikołaj nikogo nie zostawia z tyłu. Morderczy Mikołaj. Tak blisko. Yo. Co? Nic. Co nisko? O zaraz, mam chyba... Nikogo nie zostawiliśmy, muzyka już zgasła. No. Nie, teraz tego, nie lubię tego fragmentu. Taki mały chyba... małe echo. Miałem taki mały, dobra. Mały. Można zetrzeć? Zciąć drzewko? Można. Co się pojawi, Jerzy? Chodź! O Jezu. Otworzy mi się zaraz. Widziałeś? Gdzieś, no praktycznie. Nie wiem czemu, ale teraz mam przejeździć. Proszę, bo to jest bałwan bałwanowy. Te świnie są tak proste, że to nie są świnie, swoją drogą chyba. Ale te świnie są... Nie wiem, dla mnie to zawsze była świnia. O Jezu! Nie pamiętałem tego! Patriarz, nie pamiętałeś? Patriarz, nie ma też takiego, pamiętałem! Pamiętam, że to był panu, tutaj wyskoczy na mnie. Co to jest Q, za ten Q, a baterie? Ja to mam pecha dzisiaj. Minigun. Moim zdaniem zepsuli charakter sama w nowej części. Nie tylko charakter, co też bronie nie bardzo są takie... Tak nie, fajnie. Minigun był fajnie zrobiony. Ale minigun jest za słaby, moim zdaniem. I nie wiem jak to powiedzieć. To są kapelusze? To są kapelusze. Czekaj, bo ja tutaj zwiedzam... Bo to jest taka historia, wam zaraz opowiem historię tej wioski. Mikołaj wrócił się do wioski i zobaczył, że nie ma nikogo, że elfy nie żyją. Jaka jest historia tych innych Mikołaj? Jakich innych Mikołaj? Skrywaliśmy. To są wszystko klony, bo mental, on się nazywa mental? Tak. Mental. Ale zniszczyć święta. Więc sam poprosił o pomoc Elvisa. Obaj, prawda, rezydują w niebie. Elvis nie umarł, Elvis pomaga mi. Ja miałem wam plan, kochani, nagrać misję świąteczną, którą ściągnąłem. Znaczy, zakupiłem dodatkową na Saints Row 4. Jednak nie mogliśmy jej nagrać w koopie, bo Halawander nie posiada tej gry. No i niestety, no. Ale opił się wydaje, że spokojnie. Musimy się zastanowić, co na Sylwestra nagrać im. No, nie wiem. Zobaczymy. Czasem ciężko jest wymyśleć, do kogo mówi się, bo mówię do was, widzowie, i mówię teraz do Halawandera. Co, że coś tam jest? Tam daleko? Widzisz coś tam na daleko? Coś cię błyszczy tam? To są kule! Czarne? Nie widzisz tam daleko? Wszystko, co się błyszczy. O! Halawander lubi wszystko, co się błyszczy. Jestem kopię. Czekaj, tego wielkiego trzeba załatwić. Ja rozwalam go z tego. Czyli mój penis! Piękny, kurde, przygotowałeś mi tutaj. Ja? Ale Jan! Nie Nie wiem, czy to jest plus czy minus w trójce, że tego. Amunicja jest oddzielna od minigana na przykład i od assault rifle, to jest ta sama. Jak tam się dostać? Właśnie nie mam pojęcia. A nie można po prostu rozwalić skalnej półki, to nie spadnie? No właśnie. Zgadza się, jesteś geniuszem. Widzisz? Widzisz? Zastanawiałem się jeszcze tego, czy nie fajnym pomysłem byłoby nagrywanie tego. Trójki na... Otóż na jakimś... Maga, to akurat pamiętam. Tak, oraz tu! Czy na głównej półce. O! Jak kieleru... To są... Oni wskoczą z nadu jak Golum. Oni się niby kelerzy nazywają, ale... A tu się nazywają szkielety właśnie, zawsze je szkielety nazywałem, a w trójce nazywali keler. Może killer? Trójka byłaby niezła na tego, albo w ogóle ta też część byłaby niezła na ten... Tepesz? Tepesz. Lord Tepesz. Aż? A Dracula pomagałby świat. Tak, bo widziałem... czasem sobie słuchamy na YouTubie muzyki z Vampire The Masquerade Bloodline. Bloodlines? Bloodlines. Bloodline, nie. Chyba Lines. Właśnie Lines czy Line? Nie wiem. Bloodline chyba... I... ludzie... Ktoś zapytał... bo w świecie mroku Dracula... Au! Bloodlines, no. Bloodlines, tak. Dobra, żeby przyjął się w ziemię, ale... Aha! Mam tego... Spadł? Wykołowałem? Oberwałem. Koleś się zapytał, bo w świecie World of Darkness istnieje taka postać jak Dracula. Jest, Dracula był po prostu taką postacią, która była wampirem po prostu jak... Vlad Tepes, tak? Ta postać taka jak Dracula nie pojawiała się... I był wampirem czwartej generacji od Kaina. Kain był wampirem pierwszej generacji... Nie, tak? Kain był pierwszej generacji? Czy to, co stworzył Kain, było pierwszej generacji?
Oj, chyba to... Chyba to co Kain, to była pierwsza generacja, tak mi się wydaje. No i Vlad Tepes był czwartej generacji. A koleś zaczął nawiązywać do Drakuli z Castlevanii, tej najnowszej, Lord of Shadows. W ogóle nie ta... A to nie są zupełnie te uniwersa, to nie są te światy. I koleś zaczął mu tłumaczyć, że tego, że nie mógłby zniszczyć, że Vlad Tepes Dracula z World of Darkness z lewej był o wiele słabszy od Kaina, ponieważ był dopiero wampirem czwartej generacji, a Kain jest ojcem wszystkich wampirów. A koleś i powiedział, że Kain, że nie zapominajmy o wampirach trzeciej generacji, a jeszcze powiedział, że oczywiście, że Dracula je był, znaczy, czy jest, nie wiadomo, czy zginął, nie? Tak naprawdę, bo... Jak próbujesz swojego miniganka, przepraszam, się przerwałem. Co? Bo nie, tak z daleka, tam z tyłu stałem, nie? I nawalałem ze snajperki. Zakończenie Vampires The Masquerade Bloodlines jest co najmniej enigmatyczne. Ale fajne. Jeżeli chodzi o Kaina, postać Kaina. No, w plikach jest napisany Kain, tak? Auć! I ten, no taka, to trzeba w plikach zajrzeć, a nie można przez samą rozgrywkę, o to mi chodzi. Teleport, ty! Halowader mi psuje całą... Przepraszam, cały ale... wywód, no. I koleś... To nie jest, Vampire Rozgrywki nie rozmawiały. Ale ja chciałem bym powiedzieć, że koleś nie stwierdził... Nie na pierogi, no mamy! Że koleś stwierdził, że przecież Dracula mógł zniszczyć świat, bo Dracula z Castlevanii mógł zniszczyć świat. Miał dużo moc. A ci mu tłumaczą, że to... A ci mu tłumaczą, że to nie jest ta sama postać, tak? Znaczy, cholera wie w sumie, nie? No jest, nie, no niby jest ta sama postać, tak? Tylko w innych uniwersach przedstawiona. Ty, tam jest serduszko. Widziałeś serduszko? Gdzie? Mostem. Last Christmas! I give you my heart, co wtedy śpiewaliśmy? O tak! And the very next day you gave it away. O mój Boże, jak się szybko skinałem to! Naprawdę uważasz, że to jest za łatwy poziom. Ale Vander ma tendencję do zmieniania normalnych piosenek w piosenki o seksie. Bo jestem w gwałcie. Pisali mi ten. W komentarzach mi napisał, że nie spodziewał się, że jestem taki zboczony. Oj tak. Uwaga, za plecami pojawił się kolejny biomech. Biega. Oh, you're never gonna get your gifts. Mikołaj. Czy coś pod tym jest? Wszyscy starzy gracze? Starodawni. Wszyscy gracze, którzy urodzili się przed 2K. Przed czym? 2000. A, o to się chodzi, 2K, to jest, nie ma firmy 2K? W ogóle? Tak, wszyscy to się urodzili przed tym, jak się urodzili. Ja nie wiem, czy to dasz na myśli, tak? No nie dokończyłeś, co ci chodzi. No wszyscy normalni gracze, może tak. Zawsze... Tak, no to się nie... nie chodzi mi o to, że każdy normalny gracz sprawdza skryty pod schodami. Pod przejściami, tak. Zawsze. Nawet karę za kamarek. Nawet jak dziesiąty raz grasz w tę grę, wiesz, że pod tymi schodami tak, nic nie ma, zawsze tak. Zaglądasz pod te schody. Z pewnością się zgadzam. Nieważne w jakiej grze, przygodówka. Jeśli masz możliwość dostania się za jakąś kupę skrzyń, to zawsze też musisz tam wejść, bo wiesz, że coś tam jest ukryte. W jakimś rogu za kupą skrzyń. No, fuck you, chyba. Tak mało świątecznie gadamy, kochani. Co no będziecie? O, tak to już świątecznie. Wesoło jest. Kochani, czy... Czy nie powiedział, że myślę, jaki telewizor. Mi powiedziano, że na Wigilię się nie pije wina. No, ja nie mówię, żeby się zachlać tym winem, nie? Ja granatnika nie używałem ani razu, wiesz co? Wiesz? Zależy od... O kurwa, ale obrywa! To zależy od tradycji, nie? Domowej. Nie, bo... Tradycji domowej. Co? Tradycji domowej. No bo post, ja rozumiem, co piątek poszczę, tak? Nie jem mięsa, no ale... I się nie obżerać, tak? O to chodzi. Ale alkohol... No przecież nie jest... Jest postną rzeczą, no... No jest. Jak już mówiłem, nie... Jezu, co ma? Ja się przestraszyłem, aż oplułem się. Widzisz, tak to jest, jak grasz... AAAAAAA! Ja pierdykam! Ej, czy te graty się ślizgają? Patrz. Ślizgają się. Uważaj, będę byki. O, wszedł. O, okej. A czy te rakiety się ślizgają? No nie, wierzę! Przecież to robiłem. Musimy kiedyś nagrać finalny odcinek. A, ale nie wiem, czy... A czy mi nadawałoby się na Sylwestra? Ale wypadałoby ten finalny odcinek nagrać nie w tej wersji. Nie w HD, tylko w oryginale. Stary, czemu? No bo pozmieniali trochę rzeczy. Nie ma tyle sekretów. To też powinniśmy nagrać w takim razie ten. Właśnie, tutaj nic nie zmienili. No właśnie, dlatego to nagrywamy.
Nawet Mikołaje są. Nawet dodali jednego Mikołaja. No niektóre rzeczy głupio, że dodali. O! To się pomogę tutaj. Ty, oni ranią samych siebie, nie? Ja nie mogę trafić go. No come on! A proszę, ci pomogę, daleko. Zbyki, słyszę? A! No patrz, jaki głupi ty. Ale powiem ci, że i tak w tej grze nie gnie się tak często jak w Nether. Ojej, no... No bo to jest zupełnie inny rodzaj gry, no. A co ja mam wam dać pod choinkę, widzowie? Wymuchniesz? A ja wbijam od razu do środka, co mi na to? Co ty na to? Ty, a nie pomyślałeś o tym, żeby stanąć sobie w miejscu, gdzie... Stałem, ale niechcący jest daleko, poszedłem. Nie mogę zabić zwykłego byka. Ja pieprzę. Oni byli na tym lodzie? Wybuchowi? Byli, byli. To pewnie informacje. Panie Kele, przepraszam bardzo, czy ja pana zapraszałem? Znaczy niby zawsze jest to krzesło, tak? Znaczy miejsce dla nieproszonego? Proszę. Nieproszony to ja jestem, to dla mnie. Ej, nie rozumiem, skąd się wzięło te wszystkie pytania przy rodzinnym stole, wiesz, na jakieś tam, że kiedy wyjdziesz za mąż? Czy masz kogoś? Jakieś takie pytania, nie wiem. Nie, jest tak zawsze, żartujesz. Nie jest tradycja świąteczna, to jest tradycja rodzinna. A mnie tak nigdy nie pytają, nie wiem. Może od razu... O, shit, siemano panu. Może od razu wiedzą, że ten. Że nie ma co pytać. Jest. O, pięknie trafiłem. Czy to koniec? Koniec świata? Katedra. Prawda wszyscy? No, szkoda. Ach, chciałem się zabić w ostatnim momencie. Mały. Mikołaj. Za sprawę. Cytujmy Mikołaja. Ojej. Rozdam ostatni prezent i się zabijam. O, znowu sama. Nie, katedra już. O, to ta muzyka. No. Ja tego śpiewałem, ale będę myślał, że oryginał. Mr. Garrison. To był odcinek świąteczny. Życzymy wam... Dużo Last Christmas w radiu wam życzymy. Jak dużo przepysznego, o Jezu, jedzenia. Oj, tak, ja tak jest. Karpika. A wiecie, ja muszę trochę przedłużyć, możesz, jak chcesz zakończyć swoje nagrywanie, to ja jeszcze ze swoimi porozmawiam widzami. Wiecie co? Bo zawsze idziemy na pierwszy dzień świąt jeszcze na obiad do naszej kochanej cioci. I dla mnie ten dzień, ten obiad, ja czekam na niego cały rok. Zresztą to z perspektywy, że mięso to jest takie... Tak... Kochani, są dwa dni w roku, kiedy ja czekam na po prostu utęsknieniem. A, wiem. Do babci na Wielkanoc. Na barść. I do cioci na pierwszy dzień świąt. Ja właśnie... Jedzenie... Bo ja przez... Lawander jest strasznym amatorem karpia. Halawander jest strasznym amatorem karpia. Ja lubię rybę, ale moją ulubioną rybką jest łosoś, ale halawander, jeżeli chodzi o karpia, o pierogi, o takie właśnie wigilijne rzeczy, halawander to jest pies na takie rzeczy, po prostu on zawsze. To prawda. Znaczy, on w ogóle jest pies na wszystkie, całe jedzenie, tak? Jedzenie? Jakbym tylko jadł. To jest jedzenie. Szczupły, ćwiczę, tak? Ja biegam do kuchni z powrotem. Dobrze, kochani. Wesołych świąt, dużo Dokładnie. Prezentów pod choinką, no i co jeszcze mamy im życzyć, no? Śniegu wam nie życzymy, bo pada deszcz w całej Polsce prawdopodobnie. Tak jest. Nie można wesołych świąt teraz życzyć, bo to obraca uczucia religijne, nie wiem w jaki sposób, ale w takim razie życzy się po prostu udanego okresu świątecznego. O, Hanuki i tak dalej, wszystkiego najlepszego. Kogo dobrze, kochani. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Jeszcze raz wesołych świąt. Siemanko. Siemanko.